Mój dzisiejszy gość to wybitny specjalista, autorytet w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Uznawany zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wyszkolił wielu specjalistów z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Moim Państwa gościem jest profesor Kazimierz Kobus. Dzień dobry, profesorze. Dzień dobry Pani, witam Państwa. Profesorze, zacznę od tego, czym obecnie jest chirurgia plastyczna. Czy to są zabiegi na życzenie, czy to jest nadal medycyna, czy po prostu odpowiedź na potrzeby rynku, na potrzeby pacjentów? To jest przede wszystkim medycyna. W dalszym ciągu zajmująca się leczeniem, a w pewnym zakresie wykonywaniem również operacji o charakterze estetycznym. I teraz chodzi o proporcje, jakie istnieją pomiędzy tą chirurgią naprawczą, tą dużą chirurgią odtwórczą, a chirurgią, która ma poprawiać wygląd czy zmniejszać oznaki starzenia się. Jakie w praktyce profesora są różnice, jakie podobieństwa między pacjentem na tą tak zwaną dużą chirurgię rekonstrukcyjną, a na zabiegi upiększające, na zabiegi chirurgii upiększającej? No przede wszystkim jest sprawa wskazań, prawda? Do leczenia rekonstrukcyjnego zgłaszają się pacjenci z wadami rozwojowymi, z urazami, czy prawda, ze sprawami nowotworowymi, a natomiast do tej chirurgii estetycznej głównie pojawiają się ci, którzy chcą poprawić swój wygląd, poprawić, że tak powiem, naturę, to co otrzymali, prawda, w darze i zmniejszyć oznaki starzenia się. W tej chwili dosyć dużo mówi się o tak zwanej roszczeniowości pacjenta. Pacjenci, którzy wyedukowali się przez internet, przez programy telewizyjne, posiadając minimum cząstkowej wiedzy, próbują przekonać chirurga do swoich racji, próbują przekonać do nienależnej im operacji. Jakie jest profesora zdanie w tym temacie? Czy profesor zgadza się na operacje z próżności, czy wyłącznie świadczy operacje, które są potrzebą rzeczywiście dla danego człowieka? Proszę Panią, to są dosyć delikatne sprawy. Jeśli zgłasza się, dajmy na to, aktorka, która ma długi nos, który uniemożliwia jej, czy tam hamuje rozwój kariery zawodowej, no to wówczas uznajemy te wskazania za sensowne, realne i staramy się pomóc. Natomiast nigdy nie powinno się decydować na leczenie pacjentów, którzy chcą ulepszyć się ponad normę albo upodobnić się do swoich idoli, prawda? Bo i takie przypadki się zdarzają, że przychodzi pani, która chciałaby być podobno do Angeliny Jolie, prawda? Z tym, że ona ma inną budowę anatomiczną twarzy, inne warunki, które wykluczają po prostu uzyskanie takiego podobieństwa. I tego należy się wystrzegać, tego nie wolno robić. Profesorze, tutaj nasuwa mi się pytanie, czy w dobie współczesnych możliwości chirurgii plastycznej, chirurgii rekonstrukcyjnej, czy jest możliwe w pewnym sensie działanie wbrew anatomii poprzez implanty, poprzez różnego rodzaju przeszczepy, żeby rzeczywiście daną pacjentkę, tak jak profesor wspomniał, upodobnić do gwiazdy, celebryty, do kogoś, kim wymarzyła sobie, że się stanie po operacji? Proszę Panią, możliwości współczesnej chirurgii są bardzo duże. Można człowiekowi na przykład zmienić kształt czaszki, zmienić proporcje dużych struktur anatomicznych, a więc powiedzmy szczęki, żuchwy, przestawić nawet oczodoły. Ale to trzeba robić z określonych wskazań. Nie można tego robić na życzenie, bo jakiejś tam pani, prawda, wydaje się, że będzie lepiej wyglądała z czołem bardziej szerokim, bardziej wąskim czy wysokim. Także przede wszystkim decydują o tym wskazania o charakterze medycznym i obowiązuje zawsze zasada, że primum non nocere. Nie wolno pacjentowi zaszkodzić, nie powinno się zaszkodzić. I takich zabiegów nie powinno się przeprowadzać mimo pokusy finansowej, bo zwykle z tym się włączą mniejsze albo większe apanaże finansowe.
A jak to się zaczęło? Jak zaczęła się chirurgia plastyczna w Polsce? Jakie były jej początki? Proszę Panią, chirurgia plastyczna w Polsce datuje się od roku 950, kiedy to w Polanicy Zdroju uruchomiono pierwszy i jedyny w Polsce ośrodek chirurgii plastycznej. Tam były leczone głównie zniekształcenia powojenne, były leczone wady rozwojowe, jakieś ciężkie przypadłości zdrowotne. Wtedy nie było mowy o leczeniu kosmetycznym, o poprawianiu wyglądu. W miarę upływu lat, jak rozrastał się ten ośrodek, a zwłaszcza jak już powstał nowy szpital, który udało się w końcu wybudować, no to doszły zabiegi o charakterze kosmetycznym, ale w ograniczonym zakresie. A przede wszystkim w Polanicy wykonywane są operacje o charakterze rekonstrukcyjnym. Później oczywiście zaczęły powstawać inne ośrodki akademickie, oddziały w szpitalach dużych, które zajmowały się i zajmują chirurgią rekonstrukcyjną, chirurgią plastyczną. A w tej chwili można powiedzieć, że przeprowadzanie zabiegów o charakterze estetycznym przeniosło się do praktyki prywatnej w większości przypadków. Chociaż są takie operacje nazywane operacjami estetycznymi, które ze względu na bezpieczeństwo, rozległość operacji najlepiej byłoby wykonywać w warunkach szpitalnych. Myślę tutaj powiedzmy o redukcji bardzo dużych piersi, o operacjach brzucha, w przypadkach szczególnie sporej otyłości. To są już poważne zabiegi operacyjne, których kwalifikowanie znajduje się na granicy chirurgii plastycznej, tej rekonstrukcyjnej i chirurgii estetycznej. Trudno jest postawić taką ścisłą granicę między tymi zabiegami. Profesorze, a jaka jest różnica między chirurgią plastyczną a chirurgią estetyczną? Proszę Panią, jedno i drugie powinno być i jest wykonywane przez chirurgów posiadających specjalizację z chirurgii plastycznej. Nie ma w Polsce specjalizacji z chirurgii estetycznej. I to podkreślam z całą mocą, ponieważ pojawiają się ogłoszenia o charakterze takim merkantylnym, którym utrzymuje się, że ktoś tam jest specjalistą, prawda, chirurgii estetycznej. To jest nieprawda. Trzeba mieć specjalizację, jeszcze raz powtarzam, z chirurgii plastycznej. Poza tym może być tak i zdarza się często, że powiedzmy laryngolodzy operują nosy, bo to jest ich działka, przypisane jest to do ich specjalności, a dajmy na to onkolodzy zajmują się rekonstrukcją piersi po ich amputacji. To jest naturalne, zrozumiałe i to jest też uznawane jako prawidłowe działanie. Ale mówi się też, że na przykład chirurg ogólny, który wykonuje niejednokrotnie bardzo skomplikowane operacje, będzie w stanie i z powodzeniem może wykonywać również zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej czy estetycznej, tak to nazwijmy. Ale oczywiście może wykonywać tego typu zabiegi, jeśli jest przygotowany, przeszkolony w tym zakresie. To jest kwestia umiejętności, odpowiedzialności i oceny własnego potencjału leczniczego, prawda? Nic się złego nie stanie, jeśli dajmy na to korekcję brzucha przeprowadzi chirurg ogólny. To nawet należy uznać za normę, bo to jest operacja powłok brzusznych, a chirurdzy ogólni głównie zajmują się chirurgią jamy brzusznej, a więc jest to wszystko razem do siebie pasujące, konweniujące ze sobą. Tak samo jak okulista może wykonać operację powiek, o ile jest do tego przygotowany i umie to zrobić. To jest kwestia nie tylko formalnej specjalności, ale również umiejętności. A jak zmieniała się chirurgia plastyczna na przełomie ostatnich 20-30 lat? Co się zmieniło? Proszę Panią, za punkt wyjścia
mogłyby posłużyć lata 80., kiedy to chirurgia plastyczna przeżywała swoje apogeum. To był największy rozkwit tej specjalności. Wtedy chirurdzy plastycy zajmowali się prawie wszystkim, a więc leczyło się wady rozwojowe, leczyło się nowotwory, te, które, w których trzeba było od razu czy w krótkim okresie czasu podejmować operacje rekonstrukcyjne. Leczyło się wiele przypadków urazowych, tych z ubytkami tkanek. To wszystko trafiało do chirurgii plastycznej. Ogrom pacjentów sprawiał, że powiedzmy w naszym szpitalu był taki czas, kiedy kolejki oczekujących na leczenie sięgały 8 lat. To było coś nieludzkiego, trudnego do wyobrażenia. Rzecz jasna, że przy tym natłoku pacjentów trzeba było znaleźć miejsce dla tych, którzy powinni być operowani w określonym przedziale czasu. W szpitalu w Polanicy był kręcony jeden z pierwszych programów na temat chirurgii plastycznej. Jak wyglądała wówczas praca w szpitalu? Co się zmieniło w szpitalu podczas tego programu? Jak wyglądała sytuacja wówczas? No, panie redaktor, jak należało się spodziewać, jeszcze bardziej zwiększyła nam się kolejka oczekujących na leczenie. Myśmy zawsze mieli problemy z tym, żeby w miarę możliwości jak najszybciej tych pacjentów operować, a zwłaszcza chodziło o dzieci. Bo jest taka sprawa, że na przykład dzieci z rozszczepami wargi i podniebienia powinny być operowane około 6 miesiąca życia. Jak mają pozarastane szwy czaszkowe, gdzieś też mniej więcej między 6 a 12 miesiącem. Nowotwory trzeba przyjąć szybko. I w związku z tym te dodatkowe, że tak powiem, listy pacjentów sprawiały, że pacjenci z mniejszymi problemami leczniczymi musieli czekać prawie w nieskończoność. Stąd zaczęła się budowa nowego szpitala, bo w tym starym byliśmy absolutnie niewydolni. Nie wystarczyło miejsca na leczenie wszystkich oczekujących. Trzeba pamiętać, że w tym okresie było mało ośrodków chirurgii plastycznej i wszystkie najcięższe przypadki spływały do Polanicy. Potem zaczęło się troszeczkę to rozgęszczać, ponieważ powstawały nowe jednostki, które przejmowały część tych pacjentów. A jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o pacjentów w samej klinice? W programie klinika była przedstawiana jako klinika cudów, tam gdzie naprawdę dzieją się rzeczy niesamowite, gdzie niemalże wszystko jest możliwe. Pani redaktor, pani mówi o tych najcięższych zabiegach operacyjnych, które były wykonywane w tym czasie w nielicznych naprawdę ośrodkach na świecie. Pacjenci byli informowani dokładnie, że mogą być powikłania. Te powikłania się zdarzały, ale na szczęście bardzo, bardzo rzadko. I myśmy byli do tego, powiedzmy, przyzwyczajeni i wdrożeni. Potrafiliśmy te powikłania jeszcze leczyć, bo to najgorzej, jak się zoperuje i nie wie się potem, co zrobić, jeśli doszło do powikłań. No a w tej chwili sytuacja nam się, muszę powiedzieć, mocno skomplikowała ze względów natury prawnej. W tej chwili obowiązuje, no zawsze obowiązywało license, czyli uprawnienia do wykonywania zabiegów operacyjnych, ale nie było kiedyś ścisłego takiego rozgraniczenia, że dajmy na to chirurg plastyk nie powinien wykonywać operacji szczękowych czy operacji wchodzących w zakres neurochirurgii. To było na porządku dziennym, że myśmy, prawda, byli w pewnym sensie omnibusami. Trochę wykonywaliśmy operacje typu laryngologicznego, onkologicznego czy tam z chirurgii nawet ogólnej. W tej chwili przepisy prawne są tego typu, że należy mieć odpowiednią specjalizację i dochodzi nieraz do paradoksów. Dajmy na to, leczenie
rozszczepów wargi i podniebienia jest skomplikowane, trudne i wykonywane przez chirurgów plastyków i chirurgów dziecięcych. I z tym wszyscy się zgadzają. Ale jednocześnie, jeśli przyjdzie teraz pacjent, dziecko z przerostem migdałków, mające rozszczep wyleczony już, zoperowany, to w zasadzie te migdałki powinien usuwać zgodnie z obecną literą prawa laryngolog. Mimo że to dla tego chirurga plastyka to jest chleb codzienny. On powinien to zrobić i często zrobi naprawdę nie gorzej niż ten laryngolog. No ale takie są przepisy. A poza tym, co się najgorszego stało, to w ostatnim okresie wpisano do kodeksu karnego odpowiedzialność za nieudane zabiegi operacyjne, nawet te niezawinione. W nowym kodeksie karnym jest zapis mówiący, że jeśli dojdzie do zgonu niezawinionego przez chirurga, to ten chirurg powędruje do więzienia. To jest coś, co trudno jest przyjąć, prawda? Owszem, takie zapisy były w kodeksie Hammurabiego, ale to było 4000 lat temu. A teraz myśmy jak gdyby się cofnęli o ten okres czasu i znowu wprowadzamy restrykcje, jak gdyby barierę utrudniającą wykonywanie operacji trudnych, skomplikowanych, w których prawdopodobieństwo powikłań musi być i jest wyższe niż przy wycinaniu, powiedzmy, przysłowiowych pryszczy. Tylko to wszystko odbija się bezpośrednio na pacjencie, ponieważ specjalista nie będzie miał innego wyjścia, będzie musiał odmówić, a jak to się skończy, no wiadomo, nie trudno przewidzieć, prawda? Panie redaktor, ja w tej chwili prowadzę wyłącznie działalność z zakresu chirurgii estetycznej, ale z rozpędu trafiają do mnie ci pacjenci leczeni dawniej w szpitalu albo ci, którzy nowi są, prawda, zgłaszają się do leczenia szpitalnego, ale jeszcze po drodze, że tak powiem, zahaczają o mnie. I często się zdarza, że tych pacjentów nie ma kto operować. Po prostu zaczyna się lęk przed konsekwencjami. Ja pamiętam rozmowę z jednym z anestezjologów, mądrym człowiekiem, który mi powiedział: panie profesorze, ja przepraszam, ja do tego podniebienia nie dam narkozy dziecku, bo to jest duże ryzyko, że może dojść do powikłań, bo tam były inne schorzenia. Ja go zapytałem dlaczego, mówi: ja mam żonę i dzieci. No i co ja miałem odpowiedzieć temu anestezjologowi? Zmusić go do tego, żeby ryzykował, dawał narkozy i ewentualnie ponosił konsekwencje prawne. No tak nie może być. To prawda, ale pacjenci przychodząc do pana profesora, przychodząc do innych specjalistów, oczekują pomocy. Po prostu często na pewno zdarza się w pana praktyce pacjent, który mówi: jest pan moją ostatnią szansą, ostatnią deską ratunku. Jak pan mi nie pomoże, to nikt. Więc jak odmówić w takiej sytuacji? I są odsyłani, krążą od nasza do Kajfasza, a część z nich ląduje za granicą za ciężkie pieniądze, prawda, które albo daje państwo rzadko, albo ogłasza się zbiórki. Społeczeństwo się składa na takie leczenie, a tego nie powinno być. To może być i powinno być leczone w kraju. Tylko trzeba jakoś myśleć o zmianie tych nieżyciowych przepisów, bo to hamuje, to będzie hamowało rozwój wszystkich specjalności, nie tylko chirurgii plastycznej. Dzisiaj rozmawiałem ze swoim kolegą, przyjacielem, chirurgiem naczyniowym, szefem dużego szpitala. I on jest tak samo jak ja przerażony tą sytuacją, no bo zdaje sobie sprawę, że wykonywanie tych ryzykownych, trudnych zabiegów operacyjnych zostanie siłą rzeczy ograniczone. No, wystarczy nieraz niefortunne zarządzenie, niepotrzebne i zaczyna się tragedia. Pamięta pani, co się działo po
aresztowaniu jednego z chirurgów, kardiochirurgów, przepraszam, oskarżonych o jakieś tam łapówki czy coś takiego. Spadła od razu ilość przeszczepów i to się utrzymywało, przeszczepów serca i to się utrzymywało przez długi okres czasu. No, władza powinna tak działać, żeby przewidywać skutki swoich zarządzeń. To prawda. Profesorze, na zakończenie zapytam, czego można życzyć polskiej chirurgii plastycznej, chirurgii rekonstrukcyjnej? Żeby wszyscy, którzy posiadają specjalizację z chirurgii plastycznej, pracowali w szpitalach, w jednostkach państwowych, wykonując operacje o charakterze rekonstrukcyjnym, naprawczym, a oprócz tego, żeby poprawić jakość swojego życia, żeby mogli pracować w prywatnych albo własnych placówkach chirurgii estetycznej. Tak się dzieje na całym świecie. Ja przypominam sobie na przykład z Filadelfii, kiedy kończyliśmy operowanie jakiegoś tam ciężkiego przypadku czaszkowego. Potem szef oddziału, no to teraz idziemy zarabiać pieniądze. Przechodziliśmy na drugą stronę bloku operacyjnego i na tym korzystał szpital, bo otrzymywał pieniądze. Personel ten dodatkowy, który przecież musiał być odpowiednio wynagrodzony. No i pacjent, że był operowany w jakimś tam przyzwoitym okresie czasu i w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Dlaczego u nas nie można tego zrobić? Dlaczego my musimy zawsze wyważać otwarte drzwi? I oby to się ziściło, pani redaktor, żebyśmy mieli lepsze warunki do pracy, przede wszystkim większe nakłady na służbę zdrowia. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że na dzień dzisiejszy Szwajcarzy wydają około 6 tysięcy dolarów rocznie na głowę mieszkańca. Amerykanie wydają nawet 9 tysięcy dolarów rocznie na głowę mieszkańca, a my znajdujemy się gdzieś tam na szarym końcu. My wydajemy dużo mniej, prawie dwukrotnie mniej niż Czesi. No więc nie można przy takich mizernych nakładach oczekiwać bardzo wysokiego poziomu lecznictwa. Leczenie kosztuje. Nawet jeśli u nas wycenia się bardzo nisko pracę chirurga, pielęgniarki czy radiologa, to za leki, za narzędzia, za urządzenia techniczne typu rezonanse, prawda, rezonanse czy tam tomografy, trzeba zapłacić te same albo i większe pieniądze. No. I skąd te placówki mają brać środki na remonty, na modernizację szpitali i na zapewnienie pacjentom godziwego standardu leczenia. O tym społeczeństwo powinno pomyśleć i to nie może być tak, że się przede wszystkim patrzy na to, co myślą na temat swoich zarobków górnicy czy rolnicy. Wiadomo jest rzeczą, że pielęgniarki nie pójdą palić opon przed Ministerstwem, prawda, Zdrowia czy przed Urzędem Rady Ministrów i dlatego no, jest jak jest. Ale to jest naprawa tej całej służby zdrowia jest ogromnym problemem. Problemem natury finansowej, powtarzam, też. Trzeba sprawić wreszcie, żeby ci młodzi ludzie nie uciekali za granicę. Przecież mamy spore niedobory lekarzy, pielęgniarek w wielu szpitalach. To się łata. Ale łatanina nie prowadzi do niczego dobrego i kiedyś się w końcu musi zakończyć. Znaczy są bardzo rażące dysproporcje pomiędzy oczekiwaniami względem służby zdrowia, a możliwościami finansowymi czy finansowaniem jej. Panie redaktor, ja bym powiedział tak, że w tej sytuacji, w jakiej jest nasza służba zdrowia, i tak poziom lecznictwa jest całkiem dobry, ale to jest kosztem wysiłku ogromnego lekarzy, zwłaszcza tych młodych, którzy pracują w kilku nieraz miejscach, żeby zarobić na swoje utrzymanie i przerzucanie są z miejsca na miejsce, bo trzeba jakoś zapewnić dyżury w pogotowiu, na SOR-ach, prawda, czy na oddziałach zabiegowych.
Tak, to samo dotyczy pielęgniarek. Przecież przeciętna wieku pielęgniarek w Polsce to jest 50 lat. To jest zgroza. Grozi nam to, że niedługo nie będzie miał kto zajmować się chorymi. A więc uzupełniając to, co mówiłem na temat leczenia za granicą, wysyłania pacjentów powiedzmy do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii czy Francji, chciałem podkreślić, że takie leczenie kosztuje wielokrotnie, zazwyczaj około 10 razy więcej niż leczenie u nas w kraju. I dlatego należałoby utworzyć, doposażyć ośrodki krajowe, przeszkolić, jeśli to będzie potrzeba, odpowiednią ilość specjalistów, żeby można było wykonywać tego typu zabiegi lecznicze u nas na miejscu. To nawet ze względów czysto ekonomicznych jest opłacalne. To, co pan profesor powiedział, jest najlepszym życzeniem dla naszej całej służby zdrowia i jednocześnie najlepszą puentą naszej rozmowy. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, kłaniam się bardzo.